Ostatnie pytanie. Czy panowie obejrzeli walkę, którą emocjonuje się młodzież w Polsce? Don Casio versus Norman Park. Ja nie, ale miałem tyle zapytań na portalach społecznościowych o ten pojedynek, że sam byłem w szoku. Musisz obejrzeć i wydać wyrok. Nie muszę. Ja oglądałem. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy obejrzałem galę w MMA. Tak, no właściwie jakby obcując ze zjawiskiem, które do tej pory wydawało mi się kompletnie obce, już jakby poznając też historie poszczególne i tak dalej. Natomiast no, jeśli chodzi o samą, bo też Co mnie najbardziej fascynuje w tym, że no, zjawisko się nazywa MMA, a mamy tego Kasjusza Rzecińskiego, który toczy walki bokserskie w tym wszystkim cały czas. I to jest też coś, co widzimy nawet po tych amerykańskich youtuberach czy brytyjskich, że to jest jednak nie MMA, tylko boks. No to jest bardzo ciekawe samo w sobie, że mówi się o tym, że boks ma taki kryzys, a tutaj mamy coś zupełnie innego, które się w to zjawisko do końca nie wpisuje. Natomiast co do samej walki, no przede wszystkim myślę, że tutaj Kasjusz może mieć jakieś pretensje do siebie o to, że, no, że pozwolił, żeby ta walka mu się wymknęła. Czyli dla ciebie wygrał Park. Nie bulwersujemy ten werdykt, chociaż bulwersujemy to, że nie usłyszeliśmy, jak brzmiały te karty, bo to jest, myślę, dosyć kluczowe. Remis, myślę, że tutaj wchodził w grę. Przy 3-2 w rundach z odjętym punktem jestem sobie w stanie to wyobrazić. Natomiast no, to była walka, kto tutaj tak naprawdę, na czyich zasadach się toczyła? Mam wrażenie, że na zasadach Parka, niestety. Przez to, że Casio dawał sobie, no, dawał sobie po prostu odbierać kontrolę, jak robił te zrywy, to one nie były aż tak efektywne, jak można by się spodziewać. Zdobędę dla ciebie te karty, żebyś miał przegląd sytuacji. Doktor Pindera. Kiedyś obejrzałem, tak dla ciekawości, ale to kilka, chyba z rok temu może, konferencję przed jakąś galą FMMA. No to była takie szambo, że stwierdziłem, że nie ma żadnego sensu tego oglądać. Być może coś się zmieniło na lepsze. Nie wiem, powiesz mi, bo rozmawiałem, bo ty byłeś tam, prawda? Tak. Ja jeżdżę regularnie, się dobrze bawię. Ja akurat się z Kasprem chyba tutaj nie zgodzę, tylko przychylę się do punktacji sędziego Jankowiaka, który specjalnie dla Super Expressu wypunktował tę walkę 2 punktami dla Don Casio. U mnie chyba było 1 dla Don Casio. No, u Herna ale, pewnie byłoby 5-0 dla Don Casio, tak, albo 6-0. Ale sędzia Jankowiak miał rację w jednym, że tam też ten rzut, który jak było to pokazane w obrazku, to też troszeczkę robiło... Znaczy wiesz co, przede wszystkim uwielbiam Szymona Bońkowskiego jako trenera MMA, między innymi trenera Mameda Halidowa, kiedyś Joanny Jędrzejczyk. Mam do niego wielki respekt jako do sędziego punktowego MMA. Natomiast no nie może też sędzia punktowy MMA i trener być sędzią jakby w walce bokserskiej, zwłaszcza w trudnej scenerii, bo mówimy o większej klatce. Także tak. Od samego początku gdzieś bije głową To był absurd, Park. Ten punkt nie został odjęty wcześniej. I ten punkt zostaje chyba odjęty w czwartej czy w piątej rundzie. Myślę, no. W ostatniej. Także no myślę, że jak się bawi Fame MMA w boks, To raczej jednak bym się skłaniał ku temu, że przynajmniej ten i właśnie tutaj ringowy był z boksu. Kasjusz może mieć trochę do siebie pretensje, bo jednak jako największa gwiazda, myślę, że miał pewne, no może sobie do końca nie zdawał sprawy, nie myślał o tym, natomiast miał pewne narzędzia, żeby jednak wymóc, że no myślę, że w rewanżu, jeśli do niego dojdzie, to już będą sędziowie bokserscy. No to nie uważam sobie innej opcji, bo to jednak, no koniec końców to też, myślę, miało znaczenie przy tym werdykcie.